Tak się kiedyś spało. Nazywam się Jarek Mroczek i właśnie o początkach wędkarstwa karpiowego w Polsce opowiem wam w kolejnej części cyklu Rzucam to. Rzucam to. Urodziłem się w 1981 roku. Jest konkretna data, no tu chyba już nikt nie zaprzeczy. Ale czy w przypadku narodzin wędkarstwa karpiowego można taką konkretną datę wskazać? Okazuje się, że można, a przynajmniej taką decydującą. Oczywiście przed tą datą, o której zaraz powiem, łowiono u nas karpie, ale nie był to, nazwijmy, szerszy ruch. Tą datą, o której mówię, był czerwiec 1995 roku, gdy rozpoczęły się pierwsze w historii zawody karpiowe, pierwszy maraton klubu karpiarzy polskich. Ta pamiętna impreza była niejako zwieńczeniem wieloletniej pracy pewnego pana z wiadomości wędkarskich, który miał dostęp do zagranicznej prasy. A co ciekawe, nie była to prasa angielska, skąd, jak wiemy, wywodzi się wędkarstwo karpiowe. Był nim świętej pamięci Witek Kopczyński, wówczas kierownik działu wędkarskiego miesięcznika Wiadomości Wędkarskie. No i choć sam karpi nie łowił, a właściwie łowił tam od czasu do czasu, ale doskonale wiedział, co się na świecie dzieje, to za sprawą francuskiego specjalistycznego czasopisma Carp Magazine, do którego miał dostęp, a wtedy to nie były takie proste sprawy. No i tak w sierpniowym numerze Wiadomości Wędkarskich z 1993 roku zadebiutowała nowa rubryka w Wiadomościach Wędkarskich Carp Club. Przy redakcji Wiadomości Wędkarskich powstał taki nieformalny klub. Klub Karpiarzy Polskich. Sekretarzem został wspomniany Witold Kopczyński i tak napisał. W klubie tym na pierwszym miejscu nie będzie współzawodnictwa, rekordów i wyścigów. Należeć do niego mogą wszyscy wędkarze, którzy interesują się łowieniem tych walecznych ryb. Prawdziwy karpiarz, a więc członek naszego klubu, za drobiazg uważa karpia ważącego mniej niż 8 kilo. W zawodach może taki wpisać zapis. Nie mniej niż 8 kilo. Zdobycie takiego karpia na brązowy medal uprawni wędkarza do otrzymania legitymacji i emblematu Klubu Karpiarzy Polskich. Karpia o podobnej masie, pełnoprawny członek KKP, powinien złowić przynajmniej raz w każdym sezonie. W tamtych czasach 8 kilo to był duży karp. W KKP nie będzie żadnego prezesa, działaczy ani podziału funkcji. Aby jednak KKP nie pozostał tylko i wyłącznie zapisem, zawiązała się grupa inicjatywna, która podjęła się koordynować działalność klubu. Mirosław Narajczyk, Jacek Piasecki, Ryszard Tonkowicz, Aleksander Wład oraz dziennikarze reprezentujący WW Jacek Jóźwiak i Witold Kopczyński. Tak napisał właśnie pan Kopczyński. W tym samym czasie na łamach Wiadomości Wędkarskich zaczęły się pojawiać pierwsze artykuły na temat łowienia karpi. I ponownie doszliśmy do czerwca 1995 roku, czyli momentu, gdy odbył się ten pierwszy maraton Klubu Karpiarzy Polskich. Wzorem francuskich enduro, czyli tych wielkich zawodów, które tam jako pierwsze w Europie były organizowane, Witek wymyślił podobne zawody w Polsce i nazwał je maratonami karpiowymi. No i na pierwsze tego typu spotkanie zostało zaproszonych przez Witka i przez redakcję Wiadomości Wędkarskich 26 łowców karpi. Ja również miałem szczęście znalezienia się wśród nich. No, ale tu nie chodziło o samo łowienie. Podczas tych zawodów, które trwały zaledwie 48 godzin, nie to było najważniejsze, ale spotkanie grona karpiarzy, z których wielu w następnych latach było bardzo aktywnych, że tak powiem, roznosząc po Polsce ideę nowoczesnego wędkarstwa karpiowego, no a w tym przede wszystkim coś, co było zupełną nowością, czyli zasadę złów i wypuść. Młodzi może i tego nie wiedzą, ale w tamtych czasach wypuszczanie ryb, no, szczególnie dużych ryb, to było no, traktowane prawie jak przestępstwo. No jak można wypuścić taką sztukę? Dziadkowie nad wodami to prawie włosy rwali ostatnie z głów. A zdjęcia karpi w garażu, w kuchni, na stole, na balkonie, no to nie była żadna nowość. Właściwie to było powszechne w tamtych czasach. I tu widzicie kilka takich archiwalnych zdjęć. Specjalnie cenzurę dałem, bo nie chciałbym, żeby ktoś teraz się na przykład wstydził. Ale ta właśnie zasada złów i wypuść była podwaliną, nazwijmy to,
leżało podstaw nowoczesnego wędkarstwa karpiowego. Zapytałem o to właśnie swego czasu Andrzeja Pietrasa i tak mi odpowiedział. Ciężko było wprowadzić tą taką zasadę złów wypuść wśród wędkarzy, którzy wtedy wędkowali na wodach polskich. Jako jedne z pierwszych łowisk, takie stawy Dębina są tutaj w Poznaniu i staraliśmy się to wprowadzić. Zaczynaliśmy od tego, że należy wypuszczać karpie powyżej 10 kg i później co roku zmniejszaliśmy ten limit i to się jakoś udało. Teraz coraz więcej wędkarzy, nawet na naszych stawach, gdzie są łowią tak zwane dziadki, wypuszczają ryby i to nie tylko karpie. Wówczas to było naprawdę święto, jeżeli coś takiego się wydarzyło. Rok później w tym samym miejscu odbył się drugi maraton, ale najważniejszym wydarzeniem 96 roku, które odbiło się szerokim echem w świecie karpiowym, oczywiście też w Polsce, były wielkie międzynarodowe zawody karpiowe organizowane we Francji nad łowiskiem Fishabille. To był pierwszy World Carp Cup. Nie World Cup Classic, World Cup Classic jeszcze nie było. W tych zawodach wystartowało 50 drużyn, w tym jedna z Polski, Aleksander Wład i Mirek Narajczyk. Co prawda nie udało im się złowić żadnego karpia, no ale w pewien sposób przetarli szlak dla innych, a poza tym pokazali karpiowemu światu, że w Polsce również są karpiarze. Zawody te wygrali Rob Hughes i Simon Crow. Tutaj ciekawa rzecz jest z 97 roku, bo do Polski zawitał i na wiele lat tu został David Payne, znakomity angielski karpiarz. Był gościem na kilku zawodach organizowanych tu w Polsce, a stanowisko jego było oblegane przez polskich wędkarzy spragnionych kontaktu, nazwijmy to, z prawdziwym karpiowym światem, a przede wszystkim ze sprzętem. Później, mimo starań, Witek Kopczyński nie mógł podołać coraz większym obciążeniom związanym z działalnością klubu i w związku z tym redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich, ówczesny redaktor naczelny, powierzył mi opiekę nad klubem i w maju 97 roku zaprosiłem 11 najbardziej aktywnych członków klubu do Nowego Miasta koło Warszawy i tam właśnie odbyły się pierwsze zawody z cyklu Cypriniad. Właściwie było to takie spotkanie towarzysko organizacyjne połączone z łowieniem karpi, ale zaowocowało powołaniem tymczasowego zarządu klubu. Następnie odbył się nad Zalewem Mietków koło Wrocławia trzeci maraton. Impreza ta zamknęła pierwszy rozdział w historii wędkarstwa karpiowego w naszym kraju. Jak to zazwyczaj u Polaków bywa, na skutek różnicy zdań dotyczących różnych rzeczy, statutu, regulaminu, w efekcie przyszłych działań nastąpił rozłam w łonie klubu, co z kolei doprowadziło do spotkania grupy inicjatywnej, tak to się nazywało, w redakcji Wiadomości Wędkarskich i powołania nowego stowarzyszenia pod nazwą Polski Klub Karpiowy, na którego czele stanęła kapituła, właściwie tak trzeba powiedzieć, w historycznym składzie, ja dzisiaj przypomnę te nazwiska, Konrad Krupa, Przemysław Mroczek, Wiesław Richter, Krzysztof Sierański, Dariusz Szaniaski, Zbigniew Szewczyk, Ryszard Tonkowicz, Paweł Wyszkowski i Leszek Zawadzki. W ten sposób dochodzimy do drugiego rozdziału w historii polskiego wędkarstwa karpiowego, czyli organizowania na terenie kraju takich towarzyskich zawodów pod wspólną nazwą Cypriniad. Początkowo brali w nich udział członkowie wspomnianej wcześniej kapituły oraz takie niewielkie grono chętnych spoza klubu. Jak się później okazało, to właśnie te imprezy pozwoliły na wypromowały nowoczesne wędkarstwo karpiowe na szerszą skalę. Cypriniady były czymś zupełnie nowym w Polsce. Gromadziły niezliczone ilości widzów, lokalnych wędkarzy oczywiście, którzy po raz pierwszy na oczy mogli zobaczyć i nowoczesny sprzęt, nieznane sposoby łowienia, no ale także być świadkami wypuszczania złowionych karpi, co dla większości wędkarzy było wówczas szokujące. Inicjatywy organizacji kolejnych Cypriniad pojawiały się jak grzyby po deszczu. No, te kilka osób tworzących trzon Polskiego Klubu Karpiowego jeździło z jednego krańca Polski na drugi krańiec. Rzeczywiście byliśmy w drodze cały czas. Zawody odbywały się w różnych miejscach. W Małopolsce, na Pomorzu, na Kaszubach, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Podlasiu nawet. No i tak rodziła się karpiowa
tożsamość, tak trzeba to nazwać, w czasach, które dzisiaj dla młodego pokolenia łowców karpi są odległe jak epoka lodowcowa albo jeszcze dalej. To były czasy, trzeba przypomnieć, w których w sklepach wędkarskich sprzętu karpiowego praktycznie nie było. O internecie nikt nie słyszał. No a jedyny kontakt z karpiowym światem odbywał się przez działanie ludzi zgrupowanych właśnie wokół redakcji Wiadomości Wędkarskich. Kiedyś nie było tyle sprzętu i no i co, no i łowiło się karpie. W sumie nadal można łowić karpie, mając małą ilość sprzętu. Tylko kiedyś to było wymuszone, dzisiaj nie jest. No więc na ryby można było jeździć rowerem. W sumie nadal można. No ile jest woda dosyć blisko. Tylko trzeba było no, słuchać na przykład radia i prognozy pogody. Internetu nie było. No i uważać na burzę. Tu widzicie wszystko, co jest potrzebne do łowienia karpi. Wędka, plecak, trochę akcesoriów, rower. Są jeszcze potrzebne, o Jezu, dwie rzeczy. Kondycja i jezioro, gdzie są karpie. Zaczyna grzmieć, ja wyłączam sprzęt. Do zobaczenia. Kolejną taką, według mnie, znaczącą datą był rok 2003, gdy ukazał się pierwszy numer Karpmaxa. Do dzisiaj ukazującego się. W tamtych czasach mało kto w Polsce miał dostęp do internetu w domu. To była droga sprawa. Nie było jakichkolwiek serwisów streamingowych, jak dzisiaj na przykład YouTube. Po jakimś czasie pojawiły się telefony komórkowe i można było zadzwonić i zadać podstawowe pytanie. No cześć. No cześć. Słuchaj, jestem na tym, na Klewienku. No. Słuchaj, nic nie mogę złowić. Co mam zrobić? No, co ja ci poradzę? Można było sobie filmów oglądać, trzeba było je kupić na DVD. Więc pierwsza była seria na karpie z Przemysławem Mroczkiem. Tu taki niezapomniany na pewno wygonin, wiele osób pewnie go pamięta, tych starszych. Seria na karpiowym szlaku z Przemysławem Mroczkiem. Kolejna seria, też kilka DVD było w niej. Potem seria z archiwum Karpmaxa, to już my byliśmy wydawcą, poprzednich filmów nie byliśmy, dlatego też niektórych nie możecie niestety zobaczyć na internecie. A potem wyszedł W pogoni za karpiem z Pawłem Szewcem. Wojtek Warmus wydawał DVD Karp. No teraz to większość, jak mówię, tych filmów to znajdziecie na YouTubie. Wtedy były DVD. No było wiele portali karpiowych. Pierwszy był Karp Passion, jeśli mnie pamięć nie myli. Karp Planet był, to Paweł Szewc. W tym maczał palce, śląski portal karpiowy, dosyć duży portal był. Później stworzyliśmy karpmax.pl, Świat Karpia o wiele później powstał. Było forum karpiowe.pl, bo pamiętajcie, w tych czasach dyskusja nie toczyła się na Facebooku, Facebooka nie było, toczyła się właśnie na forach. Ale nie forum.pl było pierwsze było forum portalu Karp Passion. No tam wszystko znaleźliście, mogliście znaleźć. Tam właśnie toczyły się pierwsze takie duże dyskusje. Nie było targów wędkarskich. Jeśli ktoś chciał zobaczyć sprzęt karpiowy, no to na zawody musiał jechać. I na zawodach, nad brzegiem jeziora było rozkładane to. Później dopiero były cykliczne targi organizowane, jak choćby znany na całą Polskę Karp Festival w Zabrzu albo Rybomania. Wiele lat po pierwszym wydaniu czasopisma Karpmax pojawiły się inne czasopisma. Karpoholics, Świat Karpia, Karpmania, Karpasja i Przygoda. No ich już dzisiaj nie ma. Polskie firmy. Szczególnie przynętowo bardzo mocno zaczęły się rozwijać, dużo tego zaczęło się pojawiać. Tu myślę, że warto też wspomnieć rok 2009, gdy powstała Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. Zawody karpiowe. Kiedyś było bardzo mało tego. Dzisiaj sami wiecie, co się dzieje. No, niezliczona ilość. To samo z łowiskami karpiowymi. No, chyba nie ma nikogo w Polsce, kto wie, ile jest w Polsce łowisk karpiowych. Mówiłem tu o historii, takiej powiedzmy w szerszym kontekście, ale chciałbym też, żebyście poznali historię pojedynczych osób, z którymi udało mi się porozmawiać. I posłuchajcie, co miał do powiedzenia Zbigniew Zibi Hukałowicz. Moje pokolenie zaczynało wędkarstwo karpiowe, zaczynało się od łowienia płotek. Z biegiem czasu i świadomością zaczęliśmy łowić karpie. Ale te karpie to były raczej te pierwsze przypadkowe. Nie było ani żyłki, żeby łowić, ani zanęty. Pierwsze łowienie karpi to było na ziemniaka gotowanego i trzeba było przede wszystkim szukać. Nie było sond, łódek do wywożenia, wszystko z rzutu się łowiło. Żyłki były paskudne, żyłka olsztyńska była przegrubiana i nie miała nawet czasami 2,5 kilo wytrzymałości.
Więc to łowienie karpi było mocno problematyczne. Taki przełom w łowieniu karpi, przynajmniej u mnie był, jeżeli nauczyliśmy się, nie pamiętam skąd ten pomysł zapożyczyłem, gotować kaszę manną na gęsto. Do tego drogą prób i błędów dodawałem Rivanol, który barwił mi tą kaszę na żółto i ta kasza wytrzymywała mi na rybach 2-3 dni, bo Rivanol, wiemy, jest antyseptyczny. Do tego zawsze mamie podkradałem olejki do pieczenia ciasta, taka wanilia cieszyła się powodzeniem, truskawka. I mama zamiast na święta ciasto piec, to stała w kolejce, żeby kupić nowe olejki, bo synek wyciągnął na karpie. I to już było, to już był taki przełom. Już żyłki były lepsze, kołowrotki trochę lepsze i już wtedy zacząłem siadać na karpie. Moje pokolenie przechodziło taką ewolucję naturalną. A taką historię opowiedział mi Przemysław Sydor. Zwróćcie uwagę na temat włosa. Jak to wyglądało wtedy? Moje wędkarstwo karpiowe zaczęło się dosyć dawno. Miałem kilkanaście lat. Mieszkam akurat szczęśliwie pośród trzech jezior, gdzie od wieków ludzie zasiedlali te jeziora karpiami i te karpie pozostawały tam. Ja łowiłem tradycyjnie na kukurydzę. Udało mi się złowić tam kilka sztuk. Natomiast takie prawdziwe wędkarstwo karpiowe i metoda włosowa rozpoczęła się u mnie od momentu, kiedy przeczytałem w takim czasopiśmie Świat Młodych artykuł o nowej metodzie, którą zastosowali Anglicy, tak zwanej metodzie włosowej. Śmiesznie to wszystko u mnie wyglądało, bo zinterpretowałem to, że faktycznie trzeba to złowić na włos. Moja mama miała długie włosy, blond. Wyrwałem jej kilka tych włosów. No i próbowałem nadziać tę kukurydzę sobie i przywiązać ten włos do haka. Natrudziłem się niezmiernie, ale po kilkunastu próbach jakoś mi się tam to udało. Abstrahując od tego wszystkiego, po zastosowaniu tej właśnie metody, będąc młodym chłopakiem, będąc pod presją, gdzie starzy wyjadacze mieli tylko prawo siadania na jakichś tam wyznaczonych stanowiskach na naszym jeziorze, ja sobie siadałem gdzieś tam z boku, karmiłem sobie swoje miejsce kukurydzą, ziemniakami jeszcze wtedy gotowanymi, tłuczonymi. No i zastosowałem 3 ziarna na włosie. Myślałem, że nic z tego nie wejdzie. Oczywiście łowiłem na spławik, przynęta leżała na gruncie. Co się okazało, że po takim okresie intensywnego nęcenia, przerwie 2-3-dniowej, pierwszą zdobyczą przy tej metodzie był amur 11-kilogramowy, co wzbudziło u mnie ogromny zachwyt i utwierdziło, że faktycznie ta metoda działa. Dnia następnego złowiłem karpia, swojego największego w owym czasie karpia o wadze 13,5 kg. Jak złowiłem tą rybę, to wszyscy wokół tego, wszyscy, którzy łowili na tym jeziorze, byli niezmiernie zdziwieni, ale też i wściekli, że taki młody gówniarz jak ja dał sobie radę z taką fajną rybą i potrafił taką dużą rybę złowić. Od tego praktycznie rzecz biorąc momentu zacząłem modyfikować sprzęt. Czytałem coraz więcej czasopism, które zdobywałem różnymi tam drogami i udoskonalałem sobie tą metodę. Od tego praktycznie rzecz biorąc rozpoczęła się moja kariera wędkarska. Zaczynałem od wędek bambusowych. Chodziłem do sklepu sportowego, wybierałem zawsze kije, które mają najgrubsze blanki, najtwardsze są i były 3 składowe i docinałem sobie w odpowiedni sposób, montując sobie jakieś tam wędki. Potem, kiedy miałem możliwość zakupu wędek importowanych z DDR-u ówczesnego,
to były wędki Garminy bodajże. Zakupiłem sobie takie wędki typowo spinningowe, trzyskładowe i one miały długość 3 metry. Chciałem wydłużyć sobie szczytówkę i tą szczytówkę dorobiłem sobie z takich pastuchów, takich kołeczków do pastuchów, one były z włókna szklanego. Szlifowałem to włókno własnoręcznie, obciąłem sobie czubek oryginalny, wkleiłem sobie do środka tą wklejkę i tak powstały moje pierwsze typowe wędki, że tak powiem, karpiowe. Kołowrotkiem typu Big Pit był delfin niemiecki, żyłki stylonoskie, grubsze, plecionek wtedy nie było. Ewolucja w sprzęcie karpiowym, z jaką mamy do czynienia na dzień dzisiejszy, to jest ogrom. To jest potężny przemysł, to są potężne pieniądze i praktycznie rzecz biorąc dziedzina gospodarki, że tak powiem, światowej, która doprowadza do tego, że potrafimy i możemy teraz fantastycznie łowić ryby i też bezpiecznie się z nimi obchodzić. Kiedyś nie było mat. Ja praktycznie rzecz biorąc od początku preferowałem tą zasadę złów i wypuść i starałem się na jakichś tam materacykach własnej roboty czy jakichś tam materacykach po dzieciach czy coś takiego bezpiecznie kłaść te ryby. Kontynuuję to do tej pory. Nigdy z tego nie zrezygnuję. Życie moje praktycznie rzecz biorąc ma 2 tory. Życie codzienne i cały czas z tyłu głowy i podświadomość jest to, że to moje hobby, ta moja pasja, karpiarstwo zawsze ze mną do końca zostanie. O wypowiedź poprosiłem też Andrzeja Pietrasa, którego widzieliście już wcześniej, gdy mówił o zasadzie złów i wypuść. Jeżeli chodzi o sprzęt, to w tym czasie, kiedy ja zaczynałem karpiować, to zakrawało o, nie wiem, boską interwencję, że zdobyło się jakąś dobrą wędkę karpiową, bo to były lata 90. Tak naprawdę karpiować to zacząłem po kontakcie z Przemem Mroczkiem. Trzeba było szukać. Ja pierwsze karpie łowiłem na, i to nawet metodą gruntową, na teleskopy rosyjskie, tak zwane, i to jeszcze te takie jasno-kremowe. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, no to zacząłem taki ściągać trochę lepszy sprzęt z Niemiec, a wędkę karpiową pierwszą to kupiłem sobie Anakondy. To była jak tutaj weszła ta firma. Bardzo, bardzo taka fajna, o pracy C, czyli dużo błędów wybaczała. No a kolejne wędki to już wygrałem na zawodach organizowanych właśnie przez Przema Mroczka. Były to Hutchinsony i do tej pory, jeżeli mam czas, to na nie łowię. Ale zdarza się to rzadko, bo niestety raz w roku, jak wyjadę na ryby, to jest huk. Pamiętam, że się dziwiłem, jak to jest tak, że kulka jest, nie zakrywa haczyka i ryby na to biorą. Ale doświadczenia właśnie takie, przemyślenia i kontakt z innymi chłopakami, którzy wtedy zaczynali karpiować, wskazał, że no jest to metoda bardzo fajna, chociaż na początku nie mogłem się przekonać do jednego, że ciężarek jest na stałe. Było to dla mnie coś niesamowitego, jak może taki ciężki klamot być na żyłce i karp to weźmie i nie wypuści, nie wypluje. Przecież każdy był nauczony, że zestaw powinien być jak najbardziej delikatny, żeby ryba nie wyczuła żadnego oporu. Więc na początku łowiłem przelotowo na karpie, czyli ciężarek był ciężki, ale przelotowy. Później się przekonałem do tego, żeby i tak zresztą większość wędkarzy, że no jednak łowienie na tą metodę samozaczynającą jest bardzo fajne. Zauważyłem również jedno, że na samym początku te włosy używaliśmy stosunkowo długie, żeby karp miał właśnie, to była to pokłosie tego, że myśleliśmy, że nie może wyczuć żadnego oporu i że jak wciągnie ten włos, no to później ten haczyk mu sam wejdzie do pystka i się zatnie. Teraz widzę, później była moda na to, żeby te włosy coraz bardziej skracać, a teraz widzę, że jest powrót do tego, żeby te włosy były znowu dłuższe.
Na koniec o swoich historiach opowiedziało mi, nazwijmy to, młodsze pokolenie, czyli Monika Lechowska-Bacia i Łukasz Lechowski. Łowiłam na spławik. To był taki pierwszy nurt, który mnie zainteresował i właściwie który mnie zaraził Łukasz. A potem, będąc nad wodą i łowiąc, obserwując swój spławik, zaobserwowałam kilka osób, które czekają na branie, aż w końcu jeden z tych panów wyholował pięknego karpia. Wtedy mi się wydawało, że jest to gigantyczny karp. On wtedy miał około 8 kilo u tego pana, ale tak mnie to po prostu zafascynowało i powiedziałam sobie wtedy, ja chcę tak łowić. No i tak się zaczęło. Kupiłam sobie pierwsze wędki karpiowe, pierwsze kołowrotki z większą szpulą. No i trafił się pierwszy karp, który pamiętam miał wtedy 7-800. Sprawił mi niesamowitą radość. No i tak malutkimi kroczkami ciągle chciałam więcej. Gdy ja zaczynałam, no tych osób zainteresowanych, jak i sprzętu dostępnego w sklepach, było zdecydowanie jakby mniej. Było dużo tych rzeczy, bo naprawdę te nowinki do nas docierały, przynajmniej w okresie, kiedy ja zaczynałam łowić i tam próbowałam sobie różnych firm, różnych haków, różnych metod łowienia, bo powiem szczerze, że w tym okresie, gdy ja zaczynałam, były takie no, podstawowe zestawy, na przykład włosowe, no potem dopiero szukałam właściwie to w zagranicznych portalach i zagranicznych filmach, jak robi się takie zestawy troszeczkę, jak ja to nazywam, bardziej zaawansowane, bardziej pozwalające no, przechytrzyć te najbardziej ostrożne osobniki, które tam znajdują się w wodzie. Także myślę, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, bo mamy coraz więcej wiedzy, coraz więcej materiałów, które są naprawdę coraz lepsze, bo mamy i plecionki dociążone, które pięknie układają się na dnie. Nawet w otulinie plecionki już są dociążone, więc ta prezentacja naszego zestawu może być naprawdę na wysokim poziomie już i dzięki temu no, jesteśmy skuteczniejsi, jakby nie było. Jeśli chodzi o wędkarstwo, to w moim sercu jest od 30 lat, ale pierwszego karpia metodą włosową, bo właśnie ta metoda zapoczątkowała tak naprawdę nową erę. Zrobiłem w 96 roku, było to dość dziwne, bo poznałem osobę, która łowiła karpie, nie zakładając przynęty na hak, co było dla mnie wielkim zdziwieniem. Tak zwany dziadek, bo tak go nazywałem, pokazał mi przynętę, która wisiała na włosie przywiązanym do kolanka na nici dentystycznej i tak właśnie pierwsza kukurydza powędrowała na nić dentystyczną, no i złowiłem swojego pierwszego karpia metodą włosową. Sięgając wstecz, czyli tak naprawdę do początków mojej historii wędkarskiej, no, wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Przede wszystkim nie było takiej ilości sprzętu. Mieliśmy dostępne kije, pamiętam na początku bambusowe, potem były jakieś z włókna szklanego, później jakieś teleskopy, którymi udawało się już złowić nawet karpie po kilkanaście kilogramów, ale dostęp do sprzętu, który jest teraz, zupełnie się różnił. Nie było także prasy wędkarskiej, były wiadomości wędkarskie, ale karpiowej prasy wtedy jeszcze nie było, był kiepski dostęp do filmów, wszystkiego tak naprawdę uczyliśmy sami nad wodą, zresztą wędkarzy i pojęcia wędkarstwa sportowego także nie było. Większość ryb niestety, które łowili osoby nad wodą, które spotykałem, były zabierane, a teraz bardzo powszechne staje się no kill i dzięki temu możemy po prostu łowić więcej. Jeśli chodzi o przynęty, to także nie było kulek proteinowych. Moje pierwsze przynęty przypominające kulki były robione z kaszy manny, czyli ciasto gotowane. Jeszcze wcześniej makaron gwiazdki, jakiś z anyżem, podwieszany białym robakiem. Oczywiście robaki, dendrobeny, które sobie sami musieliśmy wykopać, ryż preparowany. No zupełnie inne łowienie, choć ryby takie same jak i teraz. Sumując, wędkarstwo karpiowe w Polsce zaczęło się od małej grupki osób, od pasjonatów. Ale to chyba każda, nie wiem, dziedzina sportu, kultury zaczyna się od jakiegoś jednego lub bądź kilku pasjonatów, a później to się przeradza w coś większego albo umiera. Tu na szczęście się rozwinęło przez blisko 30 lat, czyli od tego pamiętnego roku 95, no to ogromny biznes z tego się stał. To chyba wszyscy widzą i chyba nikt nie zaprzeczy. Podejrzewam, że mało kto z tamtych czasów w ogóle myślał, że tak to się potoczy i tak się to rozwinie. W jakim kierunku się to rozwinie? Powiem Wam szczerze, że w tym momencie no nie będę prognozował. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, dostarczył trochę wiedzy i zobaczymy się w kolejnej części. Rzucam to. Pozdrawiam Was. Jarek Mroczek.